Wyznacz n plus pierwszy wyraz ciągu o podanym wzorze ogólnym. I mamy wzór na ciąg AN, to jest 3n plus n kwadrat przez 3 minus n. Mamy wyznaczyć n plus pierwszy wyraz, czyli mamy wyznaczyć AN plus 1. W miejscu n mamy teraz wyrażenie n plus 1. Czyli we wzorze pod każdego n będziemy wkładać wyrażenie w nawiasie n plus 1. Podstawmy więc. Mamy tutaj 3 razy n, u nas będzie to n plus 1. Dodać. I znowu zamiast n wprowadzamy n plus 1. N tu był do podniesiony do kwadratu, więc teraz wyrażenie n plus 1 również podnosimy do kwadratu. W mianowniku mamy 3 minus i znowu zamiast n wprowadzamy wyrażenie n plus 1. Znowu w nawiasie. Teraz już tylko wystarczy uprościć. Tu opuszczamy nawias, czyli każde z wyrażeń w nawiasie mnożymy przez 3, czyli dostaniemy 3n plus 3. Natomiast tu mamy wzór skróconego mnożenia, więc zastosujmy go. Mamy pierwszy element do kwadratu plus 2 razy pierwszy razy drugi, czyli u nas będzie plus 2n i plus drugi element do kwadratu, czyli mamy plus 1. W mianowniku natomiast opuścimy nawias. Pamiętajmy, że przed nawiasem jest minus, czyli każde z wyrażeń w nawiasie będziemy mnożyć przez minus. Dostaniemy więc 3 minus n i minus 1. Teraz tylko jeszcze wyredukujmy wyrazy podobne. W liczniku w najwyższej potędze mamy n do kwadratu, więc go przepisujemy. Następnie mamy 3n plus 2n, czyli będzie łącznie 5n-ów. I tu mamy 3 plus 1, da nam 4. W mianowniku natomiast mamy 3 minus 1, co nam daje 2 i minus n.